chcielibyśmy w naszej dyskusji niczym światłem reflektora punktowo pokazać Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące owych zmian cywilizacyjnych, które z kolei powinny przekładać się na zmiany w naszych systemach edukacji. Konkretne tematy będą Państwo pogłębiali na sesjach tematycznych, na warsztatach, na spotkaniach z naszymi ekspertami już w mniejszym gronie. A chciałbym zacząć od kwestii absolutnie fundamentalnych. Jeżeli byśmy zapytali o to, co najważniejsze, biorąc pod uwagę edukację przyszłości, pewnie wielu ludzi odpowiedziałoby kreatywność. Jak wykształcić i wychować kreatywnego człowieka, panie profesorze? Znowu chciałem zacytować Kapuścińskiego, ale... Mówiłem, że pytania będą fundamentalne. W drugim wydaniu Pedagogiki Twórczości, który jest pierwszym podręcznikiem akademickim w Polsce, 736 stron mi to zajęło, żeby na ten temat odpowiedzieć. No ale w największym skrócie można powiedzieć, że tak, że przede wszystkim szkoły, bo myślimy o tym, powinny lub nie powinny zabijać jakoby naturalnej ciekawości, to znaczy i otwartości umysłu dzieci. No ale tutaj nawet w tytule naszej konferencji ową otwartość. Ta otwartość związana jest z tym, że dziecko jest ciekawe świata, mimo tego, że otacza to dziecko no, różne środki technologiczne, różne encyklopedie, Google i tak dalej, które wyjaśniają, odpowiadają na każde pytanie. Dziecko, proszę Państwa, twórcze, uczeń twórczy, ale też dorosły, nauczyciel twórczy, to jest człowiek pytajny, to jest ktoś, kto stawia sobie ciągle nowe, otwarte, odkrywcze pytania. I my zawsze mówimy, że jeśli chcemy wykształcić ludzi twórczych, no to powinniśmy nie zabijać, a tym bardziej stymulować ową otwartość, ciekawość świata. Dziecko ciekawe świata to jest dziecko, które ma szansę rzeczywiście większą, żeby zacząć działać twórczo. Po drugie, to jest nasz, mówię o całym zespole i w ogóle o Pedagogice Twórczości, pewien pomysł, żeby wreszcie uczynić heurystykę treściami nauczania. Żeby nie tyle uczyć o twórczości, ale uczyć twórczości. Przejdźmy do tych kwestii związanych z nowymi technologiami, do możliwości, które niosą nowe technologie. Wiemy już, że to nie jest magiczna różdżka, że to nie jest gwarancja doskonałego procesu nauczania ani wychowania, że nie wystarczy wprowadzić do klasy tabletów, żebyśmy nagle znaleźli się w XXI wieku. Na przykładzie e-learningu, jakie widzi Pani walory, ale zarazem ograniczenia tych metod związanych z nowymi technologiami, jakie najczęściej błędy popełniamy, starając się wykorzystywać te nowe możliwości? No cóż, nowe technologie są tylko narzędzie, prawda? Jak każde narzędzie, mogą być bardzo skuteczne lub wręcz przeciwnie, stosując najnowszą technologię, taką jak na przykład wirtualna rzeczywistość, czy rozszerzona rzeczywistość, teraz tak modna i wdrażana w wielu procesach dydaktycznych, możemy osiągnąć cudowny efekt i możemy nie osiągnąć nic, prawda? Najczęściej to jednak jest tak, że w tych procesach dobrych dydaktycznych my koncentrujemy się właśnie w dydaktyce. W tych procesach, które przynoszą niskie rezultaty, w ogóle nie przynoszą, koncentrujemy się właśnie na samym narzędziu. I teraz co zrobić, żeby było dobrze, tak? Bo rozumiem, że do tego dąży pytanie. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak dydaktyka E, tak? Nie ma czegoś takiego. Wszystkie dobre procesy prowadzone w wirtualnych środowiskach lub z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych to są dokładnie te same procesy dydaktyczne, które prowadzimy w środowisku rzeczywistym, w środowisku realnym. To są te same motywacje, to są te same emocje, to są te same relacje. Natomiast cała trudność tkwi w tym, no właśnie jak to przenieść do tego świata wirtualnego, tak? Z czego skorzystać, jakiego narzędzia, z jakiego zasobu cyfrowego, w jakich proporcjach dokonać tego połączenia, aby rzeczywiście osiągnąć taki cel, jaki sobie zakładamy, ponieważ każde z takich zajęć mogą mieć swój indywidualny cel i to cel albo bardzo prosty, albo bardzo wysublimowany, skierowany do jakiejś specyficznej grupy uczniów. Tak więc cała tutaj wydaje mi się, że siła tworzenia tych dobrych procesów dydaktycznych online i dobrych procesów dydaktycznych z narzędziami cyfrowymi to jest takie umiejętne
malowanie, tak, tymi barwami cyfrowymi, ten umiejętny dobór narzędzi, proporcji i takie właśnie skuteczne przełożenie tego, co realizujemy tak zupełnie tradycyjnie właśnie w tym świecie online. Programowanie. Oczywiście programowanie jest bardzo ważne. Spotykając się na wielu konferencjach edukacyjnych, widzę, że na przykład upowszechnia się takie hasło od grania do programowania. I założenie jest słuszne. Oderwijmy młodych ludzi od gier komputerowych, a pokażmy im, jak się te gry tworzy, jak się programuje. Innymi słowy, przeciągnijmy ich na drugą, bardziej twórczą stronę barykady. Tyle, że pani też zawsze podkreśla, samo programowanie, sama nauka programowania to absolutnie jeszcze nie wszystko. Tak, oczywiście, programowanie jest bardzo ważne i rzeczywiście patrząc, jak wygląda nasz świat i w jakim kierunku to życie społeczne zmienia się, ta bardzo szybka automatyzacja, cyfryzacja wielu zawodów. W 2030 roku 40% miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych będzie zautomatyzowanych, zastąpionych przez roboty. W związku z tym no, musimy umieć kodować, musimy umieć rozmawiać w tym języku, musimy umieć rozmawiać z tymi maszynami. Natomiast jest to oczywiście za mało, dlatego że jest to taka troszeczkę pułapka. Jeżeli my skoncentrujemy się tylko na kodowaniu, bez przełożenia znaczenia tego kodowania na kontekst społeczny, na kontekst ulepszania świata, to popadniemy trochę w taką pułapkę wychowania nowej klasy robotniczej. Tyle, że cyfrowej właśnie, która będzie bez jakiejś refleksji kodowała niezrozumiałe często pętle, niezrozumiałe algorytmy albo zrozumiałe tylko w tym kontekście informatycznym, natomiast nie szerszym. Jest to bardzo duże zagrożenie. Nad tym zagrożeniem dyskutują w tej chwili najtęższe umysły. W Parlamencie Europejskim mamy na przykład dyskusję, jak opodatkować pracę robotów. Jak wprowadzić kontekst etyczny wobec programowania i wykorzystywania robotów w ogóle, tak, w każdym aspekcie życia, również w edukacji, prawda, która tutaj jest takim bardzo płonnym polem cyfryzacji. Tak więc no, wielkie wyzwanie przed nami i absolutnie konieczność sięgania po bardziej refleksyjne rozwiązania niż samo programowanie, niż sama nauka języków, która, ja podkreślam, jest ważna, tak? Ja nigdy nie powiedziałam, że to jest nieważne, to jest szalenie ważne, ale musimy dawać ten szerszy kontekst. I tak wywołaliśmy wilka z lasu, bo tak naprawdę złożymy teraz wielki ciężar fundamentalnego pytania na barki profesora Stefana Kwiatkowskiego. Panie profesorze, w tej szkole dziś i jutro, kim ma być nauczyciel? No, może zacznę od tego, że ciągle przybywa tych zadań dla nauczyciela. Jeżeli ktoś by przeczytał spoza grona nauczycielskiego, czy ustawę o systemie oświaty, czy kartę nauczyciela, to tam jest taki model addytywny. To znaczy nauczyciel powinien to, to i jeszcze tamto, a bardzo by było dobrze, gdyby jeszcze to i owo. No, najczęściej, tak. I proszę Państwa, tu mi się nasuwa refleksja, ja jestem pod wrażeniem takiej myśli Freuda, który zawód nauczyciela określił zawodem niemożliwym. To znaczy, to jest zawód, jeśli te wszystkie właśnie funkcje weźmiemy razem, spojrzymy na nie, no to nie ma nikogo, kto by te wszystkie funkcje mógł realizować. Czyli punkt wyjścia jest punktem wyjścia dosyć dramatycznie trudny, bo to no, wszyscy razem wykonujemy, no być może nieświadomie się tego podjęliśmy na początku naszej drogi, ale wykonujemy zawód, który jest niemożliwy. Czyli niemożliwy z punktu widzenia osiągnięcia sukcesu, który my byśmy widzieli jako sukces. Mówię o refleksyjnych nauczycielach, którzy mają no, poczucie jakiejś misji, coś chcieliby osiągnąć, no i widzą, że tego się nie da. No i teraz, co zrobić, żeby nie wypalić się, żeby mieć energię, żeby chcieć działać właśnie w duchu kreatywności i tak dalej, i tak dalej. No przede wszystkim trzeba ciągle się uczyć, ale wszystkie badania pokazują, że trzeba mieć kogoś, kto będzie nas wspierał. To jest troszkę tak jak w rodzinie czy w małżeństwie dobrym. Wypalamy się, ale mamy kogoś, kto powie, słuchaj, warto jeszcze coś zrobić. Spróbujmy razem.
Czyli to jest ktoś w gronie pedagogów, kto wspiera młodszego nauczyciela, bo najgorsze to wypalenie jest wśród młodych. Wspiera młodego nauczyciela, pomaga mu zrealizować te cele. Także moja teza jest taka, kształćmy dobrze, ale przede wszystkim również kształćmy dobrze nauczycieli. Bo proszę Państwa, spotykamy się na różnych konferencjach i mam takie wrażenie, że bardzo często mówimy o tym samym. To może zróbmy coś, żeby dobrze wykształcić nauczycieli, żeby kolejne pokolenia nauczycieli sprostały tym wyzwaniom, o których tu mówimy. Bo jak nie, to będziemy musieli rozbudowywać świat konferencji dla nauczycieli. I oczywiście fundacja, którą kieruje pan dyrektor, rozwinie się w sposób nieograniczony. Dziękuję bardzo. Zróżnicowanie potrzeb, inkluzja i uniwersalne projektowanie. Co się za tym kryje? Obecna szkoła jest w takim świecie zmian, zmienia się. Jedną z tych zmian, którą myślę, że Państwo najbardziej doświadczacie i w której bierzecie najbardziej bezpośredni udział, to jest fakt, że we współczesnej szkole sporo mamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sporo mamy uczniów z niepełnosprawnością. Wiele badań mówi, że jest to 1/3 tej populacji, czyli około 30%. Nie ma ucznia przeciętnego. Każdy uczeń w jakiś sposób jest szczególny. I tak rzeczywiście jest, że to, z kim Państwo pracujecie, to, z czym my staramy się nauczyć naszych studentów, z kim będą pracować, to jest uczeń, który nie jest typowym uczniem. Każdy z nich jest kimś innym, chociażby z tego względu, że bardziej lubi słuchać niż patrzeć, a ktoś inny bardziej lubi rozwiązywać problemy kreatywnie, a ktoś inny będzie czytał poezję i w ten sposób się rozwijał. Chociaż to nie wyklucza oczywiście też kreatywnego czytania czy tworzenia poezji. I rada, którą do tej pory nam udzielano, była taka, że w zasadzie mając świadomość tej różnorodności, zarówno ogólnego zróżnicowania uczniów, jak i tego, że w szkołach ogólnodostępnych coraz częściej pojawiają się uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w takim razie musimy indywidualizować naszą pracę. I do tego katalogu obowiązków nauczyciela dopisano parę lat temu w sposób bardzo formalny zresztą konieczność indywidualizacji. Ja zgadzałabym się raczej z tymi pedagogami, którzy mówią, że jest to właśnie postulat niemożliwy, że nauczyciel nie jest w stanie prowadzić jednocześnie 32 lekcji, a nawet 23. Natomiast propozycja byłaby taka, kiedy myślimy o projektowaniu edukacji, poprzez to rozumiem myślenie o tym, jakie ćwiczenie zaproponuję jutro uczniom na lekcji języka angielskiego czy geografii, projektując, pomyślmy o tym, jak to zrobić, żeby jak największa grupa uczniów, także ta grupa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogła z tego korzystać. To jest znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze, bardzo kreatywne i skuteczne. Ja chciałbym zapytać, co to znaczy w XXI wieku nauczyć? Do czego my tak naprawdę dążymy? W XXI wieku niestety to wciąż znaczy to samo, co w XIX. Mam takie przekonanie, nie tylko nas, znaczy nie tylko przekonanie. W dużej mierze niestety wciąż edukacja, nauczyć to znaczy poznać pewne fakty, bardzo dużo faktów. Znacznie rzadziej to znaczy nabyć pewne umiejętności, a jeszcze rzadziej znaczy nabyć pewne kompetencje. Ja szczerze mówiąc, jak teraz, tak jak pan redaktor odwołuje się do swoich dzieci, ja też mogę się odwołać do swoich dzieci, że jak obserwuję ich drogę edukacyjną i porównuję ze swoją drogą edukacyjną sprzed 30 pewnie paru lat, to nie widzę wielkich różnic. I przede wszystkim nie widzę różnic w tym, że wciąż jest nacisk kładziony na nabywanie wiedzy. Natomiast oczywiście ta edukacja XXI wieku powinna być zupełnie inna. Tak? W natłoku informacji, jak wiemy, żyjemy w tym szumie informacyjnym, mamy te przerwy, dociera do nas strasznie dużo informacji, nie jesteśmy ich w stanie wszystkich zapamiętać. Dlatego jeśli będziemy się ich po prostu uczyć, to po pierwsze nauczymy się głównie rzeczy, które nam nie będą do szczęścia potrzebne. Kiedy ja patrzę na swoją przeszłość, powiedzmy, edukacyjną, przypominając, czego się uczyłem w szkole, widzę, czego uczą się w szkole moje dzieci, to w duchu myślę sobie, nigdy w życiu do niczego cię to nie przyda. Więc szkoła XXI wieku dla mnie, właśnie będąca w tym okresie takiej burzy informacyjnej, powinna przede wszystkim uczyć poszukiwania informacji,
Tak? Czyli uczniowie powinni się uczyć, gdzie zdobywać informacje, ale najważniejsze, jak je zdobywać, ale najważniejsze, krytycznie się do nich odnosić. Znaczy, krytyczne myślenie to jest w ogóle taka moja teza, którą mam na dziś, to jest kluczowa sprawa. Znaczy, żyjemy, dzieci i my jako dorośli również, mamy kontakt z bardzo dużą liczbą informacji i wśród tych informacji jest mnóstwo informacji po prostu fałszywych. I nie mówię tylko o słynnych teraz fake newsach, tylko mówię po prostu o tym, że jak się otwiera internet, a dzieci siedzą w tym internecie, dzieci uwielbiają oglądać blogerów i różne takie postacie, dowiadują się tam mnóstwa rzeczy i one w nie wierzą. Co więcej, dorośli w nie wierzą, tak? No, to, że ludzie przestają szczepić dzieci, jest tego najlepszym przykładem, tak? Znaczy, ludzie wierzą w fałszywe informacje, dlatego że nikt ich nie nauczył odróżniać informacji prawdziwych od informacji fałszywych. Moim zdaniem to jest podstawowa kompetencja XX wieku, to jest umiejętność odróżniania tego, co jest prawdą, od tego, co jest nieprawdą. Bardzo ważne jest przed 10 rokiem życia, żeby uczeń się tutaj mocno zetknął i mocno doświadczył matematyki, muzyki i języka obcego. Nie po to, żeby rozwijać się w tych przedmiotach jako przedmiotach, tylko żeby poznać inny kod komunikacji. I te rzeczy potem bardzo będą jakby procentować w dalszej edukacji. No ale i muzyka, i matematyka, i język obcy no, wymagają właśnie też takiego silnego rozwoju właśnie na tej płaszczyźnie formalnej. I również jakby no, zaczynam, jakby trochę mam taką, odbudowuję sobie wiarę, że ta może polityka edukacyjna unijna też zaczyna iść w dobrym kierunku i zamiast stawiać na to ściganie się z Japonią i z Ameryką, stawianie sobie jakichś po prostu takich nierealnych, nierzeczywistych celów, no po prostu skupmy się na tym, żeby po prostu dobrze nauczyć.